Hej, osłudzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Battlefield 3. Na samym początku mieliście taki niewymiarowy, malutki ekranik. To dlatego, że nie wiem dlaczego. Wiem, że teraz powinno być dobrze. Jeśli nie jest dobrze, przepraszam Was bardzo, no ale powinno być. Tak czy inaczej, wracamy sobie do Battlefielda. Ja jestem po krótkiej, krótkiej, jednodniowej przerwie. Wracamy sobie do kampanii. Nie ma na co czekać. Battlefield śmiesznie dostosowuje rozdzielczość do ekranu, ponieważ jak dobrze wiecie, ja mam niewymiarowy ekran. Mam 1660 na 910. Nie, mam inny ekran. Tak czy inaczej jest niewymiarowy. To nie jest 3x4, znaczy 4x3 to nie jest też 16x9. To jest nieco większy niż 16x9. Jest po prostu niewymiarowy, zwłaszcza do nagrywania. W pierwszych seriach moich na kanale mogliście to widzieć bardzo dokładnie, ponieważ po lewej i po prawej stronie ekranu miałam po prostu dwa czarne paski. Że tu już lecimy do akcji, ale ja sobie dalej będę kontynuować. Ajajaj, wybuchają. Tędy. Tak czy inaczej, teraz się to staram zmienić. Po prostu ustawiam rozdzielczość w grze 16x9, rozdzielczość w OBS-ie 16x9 i macie normalnie wymiarowe ekrany. Tak. No i cóż, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast się wywrócił. Rozstawić tam moździerz, sprawdzić prześwit. No to weźmy przepuść. Wystrzelcie kilka pocisków oświetlających odbiór. Dalej, dawaj te pociski! Dobra, Blackbird, Montes, na wciu! A, już, dobra. Świetnie. Podciągniesz mnie? Dobra. Uf, z rozdzielczością to ja zawsze miałam problemy. Podążaj za tobą. A, to był... Je, to był granat. Ten swój niby to pseudo karabinek. Dobrze, mam podążać za nim, więc podążajmy za nim. Okej, tam są. Tak więc zróbmy. Problem polega na tym, że mi tu zaraz zrobił krzywdę. Kurwa, nie trafiam sobie go w ogóle. Chyba kiedyś mówiłam, że moja celność nie jest najlepsza. Jesteśmy na otwartym terenie, to mi się nie podoba. Aha, mam shotgun, tak? Dobrze. A, tam są już teraz. Przenieśli się. Dobra, dobra, już. Dobrze. A, przepuść mnie drzewie. Strasznie dużo tutaj broni, amunicji wszelakiej maści. Auć, auć, auć. Nie było przyjemne. KM po drugiej stronie, flanki go! Może mam nadzieję... A, z granaty mi już wyszły. Gdzie oni są? A tam są. Dobra, my mieliśmy się tu po prostu dostać, tak? Nie wiem, gdzie strzelasz. Ostrzał własny nie będzie tolerowany. Przecież dotarliśmy tu, tak? O co ci chodzi, bro? No już, granatę!
Już nie mam granatu. Wroga piechota na wzgórzu! Boże, tutaj coś jest. Nie wiem. Po prostu stanąć i czekać, tak? KM po drugiej stronie, flanki go! Dobrze, weźcie się, przepuśćcie mnie, pójdę tam do przodu. Zobaczymy. Nie mam granatów. Skończyły mi się. Przejdziemy pod murem. Na cichacza, w sumie możemy nawet biec. Z nim się nie powinno stać z tej kwestii. No tu jesteś. Dobrze. To już granatem! A, dobra. Wroga piechota na wzgórzu! Dobrze, to są nasi. Dobra. Tam mi się cały czas pokazuje znacznik. No, jestem tutaj. Bro. Dobrze. Świetnie. Kurwa mać. Zdzieliście się? Okej. Mam nadzieję, że mi się już misja zresetowała. Zmienimy amunicję. Ajajaj. Dobrze. Powinien być już spokój. Gratuluję opanowania kompleksu. Na czas tej misji 1-3 odłączy się od Szejbusa i dołączy do nas. Spoko. Czyli to ja. Okej. Cieszę się, że nie każą mi prowadzić, ani siedzieć na działku w tej grze. Przynajmniej na razie. To znaczy, już siedziałam na działku, ale to były... Czyli musiałam strzelać i jechać. Mam złe przeczucia co do tej drogi, sir. No. 1-3, to najkrótsza droga do banku, jaką udało nam się wyznaczyć. Ale prowadzi prosto do... Chodzi o to, że za tunelem to już ziemia nie żyje. No. Mogę ruszać głową, co prawda nieznacznie, ale jednak. Dobra, koniec misji, szybka misja. I patrzcie, nawet mi się udało nie umrzeć ani razu. To znaczy, to pewnie nie jest jeszcze koniec misji, więc wszystko przed nami, ale dobra. No. Kontrolujcie sektory, spoko, spoko. Nie ma sprawy. Pewnie liczą, że ominiemy zasadzki. Nie zaskoczymy wroga czekając. Musimy przejąć inicjatywę. Chyba właśnie zgodziłem się zginąć za zasadę. Tak. Sami się pozabijamy. Szczerze mówiąc, panowie, chciałbym usłyszeć w waszych głosach więcej agresji. Tak. Cóż, ziemia niczyja w strefie wojny zawsze jest bardzo niebezpiecznym terenem. Gdzie on się wybiera? Przyjąłem 1-3. Nie będziemy zawracać. Zepchniemy tego rzęsa z drogi. Słyszeliście, zatrzymać wóz. Miejmy to za sobą. W otwartym terenie ja wolę używać tego. Zającego. No właśnie. Tutaj! Tu za tobą idę, kolego. Strzelać! Idziemy na górę! Blackbird za mną! Dobrze. To idź, a nie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak bieganie bombą, wiecie. Krokot stawno-dostawny, a on biegnie do przodu cały czas. Istnieje coś takiego jak krokot stawno-dostawny, a on zamiast po prostu z niego korzystać, to biegnie do przodu. W którą stronę skierujemy myszką, więc to jest... No wystarczy, że trzymam shift, nie muszę nawet... A nie, jednak muszę.
Myślałam, że wystarczy, że będę trzymać tylko shift i nie będę musiała naciskać strzałki, żeby on biegł do przodu. Nie mogę. Puśćcie mnie. Macie otworzyć do nich ogień z flanki, jasne? Zrozumiano! No. No i gdzie oni są? Nasi ich pozabijali. O, tam są. Co do mnie strzelasz? Chuju. Dobrze. To był ostatni. Gniazda Kenów. Dobrze. Okej. Okay. Fajnie, że on się tak lekko wspina, mając kurwa 50 jebanych kilogramów na plecach. Ahaha! Przepuść mnie tu. Okej. Okay. Przepraszam, że nic nie mówię, ale się trochę skupiam na tym, co robię. Chodźmy za nimi. Właściwie to... Na nich, chociaż ledwo ich widzę. Dobrze. Żółte jest. Myślałam, że już się na czerwone zmienia. To światła są zepsute. Chodźmy tam po lewej. Na nich. Oj, dobra, tutaj dalej nie przejdziemy. Zatrzymajmy się tu. Dobrze. Biegłem do przodu. Okej. Okay. Spokojnie wycelować. Nie trzeba się nigdzie śpieszyć. Chuj jebany! Za mną stanął! Kapujecie to? Na plecy mi wyjechał. Ciekawe przed czołgiem. Co mam wyeliminować? Gniazdo Kemów, aha. Ajajaj! Żyjecie? U mnie w porządku. Jest okej? Okay? Dobrze? Ja pierdolę, to był ten 90, a ja oddycham. Żyję, kurwa. I to jeszcze ja. Blackburn! Blackburn, żyjesz? Nie. Żyjesz? Gadasz z moim duchem. Musi być tam jakieś wyjście. Jestem zombie, zaraz cię ugryzę. Powinieneś mi zabić jeszcze tu. Idziemy! Chodźmy, chodźmy. Czy muszę koniecznie podążać za drużyną? Nie mogę iść na uprzedzie. Proszę, wsparcie lotnicze. T-90. Odległość 200 metrów. Jak słyszycie? Okej. Stary, teraz mają przejebane. Helikoptery i odrzutowce są w gotowości. Dobrze. Nie mogę tego otworzyć, pewnie oni będą mogli. Mięcie mnie, no. To chyba ten bak. Co robi te 90 ludzi? Musimy coś z nim zrobić. Kurwa, ma mnie! Zmaszcie się, gnoje! Do wszystkich oddziałów zbliżają się wrogie ciągi. Potrzebna pomoc, odbiór. Puszcie! Więcej ciągów! Biegnę, biegnę! Przechodźmy. Widzę, że tam jest niezła jadka. Dobrze, niech się biją. Dobra, tak biegą trochę na pałę.
dobra. Czyli nie miałam tu wybiegać. Tak sobie pomyślałam, że zobaczę, co tu jest, ale... Widać, tutaj nie wolno. No dobrze, no dobrze. Gdzie on jest? Auć! Dobra, teraz muszę podnieść jakąś broń. Musimy zabezpieczyć budynek. Zrozumiano. Żołnierze w oknach, hopia! Au, au, au. Jest tu gdzieś jakaś amunicja? A. Niekończącą się. A, zastrzelił mnie. Dobry strzał, dzięki. Jestem zadowolona, że jesteś ze mnie dumny. Naprawdę. Myślałam, że amunicji nie mam, bo tu jest 1-0. Serio. Dobrze, pobawimy się. Kurwa. Ruchy, ruchy, ruchy! Jeszcze go nie zniszczyło? Chodźcie w chuj. Jaki twardy. Przepuść mnie tu. Już teraz? Ale nic. No szkurwa mać, co jest mi tak? Dziękuję bardzo. Czołg zniszczony! Czołg zniszczony! Świetnie sobie radzisz, Blackman. Dziękuję. Musimy zabezpieczyć budynek. Zrozumiano. Żołnierze w oknach, hopia! Atakuje! Czołg z prawej! Zajrzał się! Czołg przed nami! Okej. Dobry strzał. Dziękuję. Budynek nie jest jeszcze zabezpieczony. Kontakt, południowy zachód! Kolejny czołg z lewej! Strzeliłam chyba tak. Oj, trafiło go nawet. Pojazd pancerny zniszczony! Dobrze. Idziemy. Dlaczego strzelasz w ziemię, co? Marnujesz amunicję. Nic więcej. Dobrze. No, to jest nasze zadanie najwyraźniej, ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. W tym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.